We wtorek poznamy nowego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Będzie nim ktoś z trójki Jerzy Engel, Waldemar Fornalik lub Jacek Zieliński. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Jerzy Engel jest doświadczonym trenerem, już raz prowadził reprezentację. Jacek Zieliński był do niedawna asystentem trenera Franciszka Smudy, a Waldemar Fornalik najmniej znany z tej trójki, jeśli chodzi o reprezentację przynajmniej, bo nie miał z nią nic wspólnego. Trenował Ruch Chorzów, zajął z nim drugie miejsce w lidze i uchodzi powszechnie za jednego ze zdecydowanie najlepszych polskich trenerów. Ma 49 lat, bardzo dużo doświadczenia, był wcześniej bardzo dobrym piłkarzem ligowym, Ruchu Chorzów przede wszystkim. I wydaje się, że jest tej trójki najlepszym kandydatem. Jest tylko jeden problem, czy zostanie wybrany, dlatego że wyboru dokonuje Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli 17 osób i są to w większości ludzie, którzy mają o piłce, a o szkoleniu szczególnie bardzo mgliste pojęcie. W związku z tym można być całkowicie pewnym, że o wyborze będą decydować różnego rodzaju układy, liczenie głosów, kto z kim, jaki okręg, kto za kim. To będzie miało też związek ze zjazdem PZPN-u w październiku, na którym dokonany zostanie wybór nowego prezesa. Krótko mówiąc, układy, no ale mam nadzieję, że rozsądek weźmie górę, że wybiorą trenera najlepszego. Najwięcej szans, powtarzam, wydaje się mieć Waldemar Fornalik, ponieważ cieszy się opinią trenera z nich wszystkich najlepszego obecnie i cały czas będącego, pracującego czynnie. Tylko jest jeden problem. Od 30 lat polska reprezentacja przegrywa. Przegrywają wszyscy trenerzy, którzy do tej pory uważani byli za najlepszych, więc prawdopodobnie to jednak należałoby poszukać lepszych piłkarzy, a nie lepszego trenera.